W Kolnie przeprowadzona została kampania informacyjna dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami. Akcja miała charakter edukacyjny i była skierowana głównie do uczniów i przedszkolaków. Wykładom i spotkaniom informacyjnym towarzyszył konkurs plastyczny i fotograficzny dotyczący segregacji odpadów. Kolno, miastem zielonej energii. Tak, mamy bardzo dużo instalacji fotowoltaicznych w naszym mieście. Do tego na obrzeżach miasta jedna z największych elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1,8 MW. No ale dbamy oczywiście nie tylko w ten sposób o środowisko, natomiast postanowiliśmy zaszczepić tą dbałość u najmłodszego naszego pokolenia. Napisaliśmy projekt do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, został doceniony, otrzymaliśmy dofinansowanie i dzisiejszy dzień to już takie apogeum tego całego przedsięwzięcia, czyli rozstrzygnięcie konkursu prac naszych najmłodszych uczestników oraz uczestników z gimnazjum. Młodzieży, która również włączyła się w to przedsięwzięcie. Bardzo się z tego cieszę. Wpłynęło ponad 200-220 prac, co znaczy o dużym zainteresowaniu naszej młodzieży. No i cóż, mamy nadzieję, że te nasze działania spowodują, iż jeżeli chodzi o ochronę środowiska, o segregację odpadów, w naszym mieście będzie jeszcze lepiej, chociaż może źle nie jest, ale zawsze można czynić coś, żeby było lepiej. I my to staramy się robić. Mam nadzieję, że poprzez dzieci, poprzez młodzież również oddziałujemy na dorosłych, na rodziców, bo na pewno to, co dzieciom zaszczepiamy, jak ich edukujemy, wpłynie również na zachowania rodziców tych dzieci. Bardzo się z tego byśmy cieszyli i taką mamy nadzieję. Jeżeli chodzi o segregację, jeżeli chodzi o domy jednorodzinne, jest to na bardzo dobrym poziomie. Wiadomo, w blokach, w mieszkalnictwie wielorodzinnym ta sytuacja wygląda trochę gorzej, ale mamy nadzieję, że niebawem ona również bardzo się zmieni. Poprzez tego typu działania, poprzez propagowanie selekcji, segregacji odpadów, bo chyba zależy wszystkim nam na tym, żeby po pierwsze środowisko nasze było czyste, a po drugie oczywiście, jeżeli stosujemy te metody, to mamy znacznie niższą cenę za odpady, których dostarczamy naprawdę coraz więcej. Ten świat jest tak skonstruowany, że tych odpadów nam z roku na rok przybywa, ale oczywiście, jeżeli będziemy prowadzili odpowiednią segregację, to one mogą wrócić do ponownego przetworzenia, do tego, żeby wyprodukować z nich elementy, które w życiu nam są znowu potrzebne. I wtedy ograniczamy te emitowanie tych szkodliwych substancji do naszej ukochanej Matki Ziemi, przez co no, żyjemy zdrowiej i mam nadzieję, nasz świat jest o wiele, wiele piękniejszy. Wykłady i zajęcia edukacyjne prowadził Romuald Burczyk, wiceprezes firmy szkoleniowej. Spotkanie w gościnnych salach Kolneńskiego Ośrodka Kultury było okazją do przekazania gratulacji i wręczenia atrakcyjnych nagród uczestnikom konkursu edukacyjnego. No więc tak, na początku zauważyłem, że wisi ogłoszenie na szkolnej tablicy. No mówię, fajne nagrody, wezmę udział. No myślę, że mam duże szanse, żeby wygrać. No więc wziąłem moich znajomych, zrobiłem zdjęcie i po prostu tak to jakoś wyszło. Na moim zdjęciu znajdowały się kosze. Papier, szkło, plastik, były worki przyczepione i po prostu stali moi koledzy, pokazywali, że to jest fajna segregacja, no to jest po prostu super. Organizatorzy kampanii edukacyjnej Segregacja – Rewelacja szczególną uwagę poświęcili skutkom spalania odpadów. Spalając odpady narażamy siebie nie tylko na utratę zdrowia, ale również na poważne straty finansowe. W czasie spalania odpadów odkłada się mokra sadza, która może ulec zapłonowi i spowodować pożar budynku.